dachu mamy miejsce na radio, głośniki oraz włącznik halogenów z tyłu i koguta światłoustrzygawczego, zasłonę przeciwsłoneczną. Mamy tu kolejnego mojego Ursusa. Jest to składak, którego sami składaliśmy z podzespołów. Jest to założony ładowacz na nim, czołowy. Jest zamontowane wspomaganie układu kierowniczego, które sprawia, że traktorem się kieruje, powiedzmy, że nawet lżej niż samochodem osobowym. Mamy tutaj w taki sposób zamontowane wspomaganie, że siłownik mamy między kołami, nie na drążku, który wychodzi z układu kierowniczego. Pompa jest napędzana z wału. Znajduje się ona przed chłodnicą. Na tym ciągniku znajduje się również kabina z firmy Naglak. Była to pierwsza kabina, którą kupiliśmy z tej firmy. I byliśmy tak zadowoleni, że w kolejnym Ursusie też została zakupiona kabina też z firmy Naglak. Remont tego Ursusa był przeprowadzony 9 lat temu, w 2010 roku. Został on też również cały rozebrany, cały wymyty oraz cały wymalowany. I też założona również kabina. Ładowacz mamy bardzo fajnie, ciekawie podłączony, ponieważ nie jest podłączony z tyłu pod szybko wyłącza hydrauliczne, tylko bezpośrednio z podnośnika. Została tu zamontowana redukcja i dodatkowa rurka. Jest też również kran hydrauliczny, który zamyka dopływ ciśnienia do ładowacza. Także gdy go zamkniemy, nie mamy możliwości operowania ładowaczem, ładowacz też nam nie opuści, a tym samym dajemy ciśnienie na szybko złącze i możemy bez wyłączania ładowacza, odłączania czegokolwiek podłączyć przyczepę i dać ciśnienie hydrauliki na przyczepę, by ją wykiprować. Po otwarciu zaworu ciśnienie z powrotem wraca na ładowacz i operujemy z powrotem ładowacza. Nie musimy przy tym rozwiązaniu odkręcać żadnych węży, szybko złącze i przepinać, żeby podpiąć przyczepę. Mamy rozdzielacz do ładowacza zamontowany w kabinie. Przedłużone dźwigienki, żeby było łatwo i wygodnie, nie odrywając praktycznie rąk od kierownicy, można nim operować. Nie trzeba się wychylać, garbić. Bardzo wygodnie się tym operuje. Oryginalna dźwigienka wyglądała w ten sposób. Były bardzo krótkie i niewygodnie byłoby tym pracować. Na masce, na wlocie powietrza mamy założoną taką siateczkę. Jest to zwykła moskitiera z okien. Nie wlatuje nam słoma. Chłodnicy. Wszystko się zatrzymuje na tej siatce i nie zakleja nam chłodnicy. Jest to bardzo przydatne, gdy wozimy słomę. Teraz pokazuję, jak lekko kręci się kierownica. Kolejny mój Ursus, tym razem rocznik 74. Oryginalnie był to Ursus 385. Został założony przedni napęd. Mamy tutaj też założone wspomaganie kierownicy, ponieważ oryginalnie był Orbitrol. Dołożonych kilka obciążników. Oraz został założony dach od firmy Naglak. Ursus też przeszedł remont w 2010 roku. Też został cały rozebrany, pomalowany, tak żeby wyglądał w miarę przyzwoicie. W ciągniku założyliśmy wspomaganie na siłownik. Oryginalnie był Orbitrol. Teraz również bardzo lekko się kręci, również jak samochodem osobowym. No, trochę mieliśmy pracy, bo tutaj trzeba było przerobić
i zamontować dodatkową blachę, do której założyliśmy siłownik, ponieważ oryginalna oś jest starego typu i nie miała uchwytów do siłownika. W ciągniku został też przerobiony podnośnik, zostały dołożone dwa siłowniki wspomagające, których oryginalnie też nie było. Do pracy w nocy zamontowałem dodatkowe halogeny, dwa na dachu, dwa na butnikach. Górne w dachu są to LEDy, bardzo fajnie się świecą. Z przodu też są założone halogeny dalekosiężne. Są połączone razem ze światłami długimi i zapalają się razem po włączeniu świateł długich. Światła we wszystkich traktorach są zrobione na przekaźnikach, także odciąża to całą stacyjkę i całą instalację elektryczną. W tym ciągniku mamy wygłuszoną kabinę. Zamontowałem tutaj piankę wygłuszającą oraz folię. Bardzo to poprawia komfort pracy, jest o wiele ciszej w kabinie. Mam też tutaj wygłuszone te blachy oraz tutaj założoną też tapicerkę. Tutaj również mamy wszystko wygłuszone, pianki wygłuszające. Cała podłoga praktycznie jest wygłuszona, wszędzie jest wyklejona pianką oraz folią bitumiczną, która też jest pod pianką. Mamy dwie warstwy wygłuszenia. W dachu tej kabiny mamy też miejsce na radio, głośniki oraz szereg włączników do ogrzewania, do świateł roboczych, wycieraczki oraz koguta.